Dzięki, elo! Kurwa, tutaj gdzieś śpimy. Witam serdecznie TV Crips. Zaraz zrobimy tutaj review kulinarny. O, to Jona. Proszę Państwa. Cudo. Sędziujesz dzisiaj na bitwie, czy występujesz? Startuję. Startujesz, wow. To ciężko będzie. Kantok Music. Siemano, z tej strony Kałaszek. I Gatsby. Dzisiaj jedziemy na piękną bitwę do Częstochowy. Do mojego miasta rodzinnego. Ta. Five Elements of the Hip Hop, czy jakoś tak. Hip Hop Elements, tak? Hip Hop Elements, my jesteśmy elementami, myślę, wyjątkowymi. Ja myślę, że elementem jesteśmy w chuj. Elementem jesteśmy niebywałym zdecydowanie. Zobaczcie na te piękne, boskie włosy dzisiaj. Co ty tam czytasz za książkę? Co to jest? Jakiś materiał tutaj? Jak zostać dobrym freestyle'owcem. Ale nie, to z książek? To dowiesz się książek, jak zostać dobrym freestyle'owcem? Tak, Filipek pisał. Co? Adi, co o tym myślisz? Z książek się dowiesz, jak zostać dobrym freestyle'owcem, czy nie bardzo? Oczywiście, że tak, jeżeli przeczytasz książkę o mnie na przykład. A ty przeczytałeś książkę w życiu już jedną chociaż? Nie, jeszcze nie, ale zacząłem. Ja przeczytałem tylko jedną książkę w życiu. Przeczytałeś. A jaki jest twój ulubiony raper w ogóle? Mój XXXTentacion. XXXTentacion, to on ma jakieś macki? On ma jakieś macki, robi macki, jakieś mucanki? Takie dready chyba, jak Multikulti. Multikulti, fajny rapery. O, dworzec. Niesamowite graffiti, kurwa, na ścianie. Polecam obejrzeć. Chodź, goni nasz czas. Fajne. Piękny mural. No. Pięknych okolicznościach przyrody. Tu też zajebiste graffiti. Taka domowa, czuć ciepło rodzinne. Zastanawiacie się, czy na przykład freestyle'owcy śpią w apartamencie? Nie, kurwa. Tutaj gdzieś śpimy. Witam serdecznie TV Crips. Zapraszam do siebie. No, czujcie się jak u siebie. To jest lepsze niż, niż apartament. Możesz wypowiedzieć, gdzie chcecie, a dokładnie tam, gdzie nie ma szkła. No tak, kurwa. Tam, gdzie... Podobnie odprawiali tu jakieś obrzędy satanistyczne. Jest bardzo dużo świec, jest bardzo dużo lamp. Jedna skrobanka się na pewno odbyła. No tak. Taka... Gantok Music, pał, kurwa. Panorama tego jakże pięknego, nieszczęsnego miasta, pełnego brudu. Dawaj na graffiti. Hip-hopowa kultura, kurwa. Sam Adi, jak ci się podoba nasze nowe mieszkanie? Zajebiście, stary, jest bardzo obszerne. Jest bardzo ładnie wykonane, bardzo dużo graffiti, bardzo hip-hopowa kultura ogólnie. No, więc bardzo mi się podoba. Pełno hip-hopowo. Dobra, schodzimy. Idź, bo już nie będę już tego dużo. No. Serce nie słucha. Chodź, gdy idę ciemno do inną. Rusz, ruszaj dupę! A jak nie, to, to drugie. Ćpę? Kacper! Zerwie. Można pomieszkać, co? Jednym słowem jak zaklęcie, mów mi Rainman. Tak. No, zwiedzamy takie hop, hip-hopowe miejscówki. Fajnie, fajnie, co? Bardzo dużo graffiti, bardzo hip-hopowe. Teraz bardzo, bardzo mocno hip-hop, no. Bardzo, bardzo. Chuj hip-hopów. Słuchali mnie tu w trzech młodych koni, ja się spuściłem i jeden miał bardzo dużego. Stary najebany, poczekajcie. O. O. Pozdrawiamy serdecznie kolegę, którego tu wyruchali. To był na święta. No. Tak jak nagrywam? Urban Exploring, wiecie o co chodzi, mordy. Kurwy i Uda i Koks. I Urban. To noc i Urban. Urban. Cześć, chłopaki. Spierda. O, magika. Okej. Dobra, mogę skakać? Mogę skakać, skacz. O, fajnie. No, można się połamać. Można, ale kto by chciał? Za takie pieniądze. No. Ciekawe, kto tam mieszka. Najebany? Siema, mordeczki. Co tam? Czego słuchasz z rapu, mordeczko? Rapu, jak zawsze. A jakieś dobre kawałki? Zajebiste.
BDS-a słuchasz? Niezbytnio. Niezbytnio? A czego słuchasz? Jakichś raperów polskich? Kali? Tak. No. Słyszałeś tego Kacpra Hata może? Tak. I co, fajny? No, ja nie. Mi się podoba, całkiem spoko jest raper. Ale ja to głównie takiego New School'u słucham bardziej. Jak Częstochowy lubicie to miasto w ogóle czy nie? Chujowe. A czemu? Nie wiem. Nie ma co robić? No. To może jakiś apel tutaj do tego... Tylko poparkurować można fajnie i tyle. Ale macie fajnie też tutaj pustostany, byliśmy w tym budynku. To więc spoko było w sumie. No. Ciekawie tak się zwiedza, dla przyjezdnych, ale... Ucieka się? Co, patologia aż taka jest, nie? No tak. Ona siedzi na skłocie i ma bezrobocie, ja wchodzę tu kocie, jak konie po płocie. Wejdziesz na scenę, jakiś taki kurwa bysior, wejdzie stary, powiedz mu stary coś tam kurwa, on się najlepiej w ogóle, stary, z sceny kurwa. Nas wiedzą freestyle'owcy, no to dzisiaj akurat jemy w Chińczyku tutaj pięknym, proszę tak. Zobaczyć bardzo. Ten Chińczyk jest nie bez powodu, proszę państwa, no. Byłem tu ostatnio 5 lat temu, jest to mój ulubiony Chińczyk, który pamiętam Częstochowy. Zaraz zrobimy tutaj review kulinarny. Ja, long Asia food. Wow. Wow, jakie pierwsze zdanie, o kurczę, jak w pięciu smakach. Czyli taka w sumie chińska klasyka trochę, coś w tym stylu. Wietnamska nawet. O. Można pieniądze stracić. Można, to jest, wiesz, z telewizorem też oczywiście jest. O, można z TVN obejrzeć fajnie. O, to Jona. Proszę państwa. Cudo. Można powiedzieć, że wysrać się można z przyjemnością. Tak, wysrać strać można z przyjemnością. Patrzcie. Tak wygląda jedzonko. Wiem, bo tam ją zostawiłem. A tak wygląda. Kogo tam zostawiłeś? Tak wygląda dziewczyna chłopaku. O. Ona wali konia, więc to znaczy dziewczyna tak właściwie. Masz Benę? Nie, no ale rabaty to on przegrał. Ostatnio miałem Benę z FNM-em. Wieczernia Bena. No. No ale ty Bena, ale słabo, że tą bitwę przegrałeś, co? Trzeba było się przygotować lepiej chyba, nie? No tak, albo szybciej biec. No. Albo uciekać. Ładny ten deptak fajny. Ulica z dwóch stron. Ty, trochę to wygląda jak w Waszyngtonie, co? Jak w tak? Waszyngtonie, ewidentnie. No? Jest to amerykańska stolica. Też sądzicie? Tak, ja nie sądzę, ale Wysoka by też tak to no. Zrobiła. Pozdrawiamy. Dzięki, Elo! No chłopaki, jak tam się czujecie przed bitwą? Jak na wakacjach. Jak się Adrianku czujesz przed bitwą? Jakoś tego nie czuję. Nie czujesz? Nie no, dobra. Adrianek jest bardzo dobrze, jestem zestresowany jak kurwa. Jesteś spięty jak baranie jaja? Nie, my go rozluźnimy przecież, spokojnie tylko w toalecie będziemy. Jestem zestresowany jak kurwa przed pierwszym stosunkiem, nie chcę nic powiedzieć. Aha, dobrze. Bardzo fajnie. Załatwimy mu to, żeby się rozluźnił trochę. No tak, my go trochę rozluźnimy w sumie z Kacprem dzisiaj, znamy się. My się dzisiaj nie stresujemy. Ale to dlatego, że wszystko fajnie, pogoda. Tak, przygotowani jesteśmy, wszystko już jest rozpisane, no, wiecie o co chodzi. Tak, poza tym my zapłaciliśmy ile mieliśmy zapłacić w kopertę. Tak, w dupie. W dupie. W dupie to mam. W dupie. Jak się często chyba podoba? Świetnie jest, bardzo piękne. Lubicie to miasto? Fajnie, nie ma tu patologii? No, jakie przystało, to chyba lubią to miasto. Tak. A skąd jesteście w ogóle? Nie. A skąd jesteście? Co tu robicie? Przyjezdna. A przyjezdna? Co tu dzisiaj robicie? Jakaś pielgrzymka? No i tak to jest właśnie tutaj dzisiaj w tym pięknym mieście. Często się chowie. Tak, jak jest zajebiście czy chujowo? Może być. Ty patrzcie jakie balony. Takie balony. Ale balony. Cim ciałby się namciał? Cim ci rimci. Cim ci rimci. Pam cię namciał. Jedyne balony jakie zobaczyłem na tej bitwie, co? Których dotkniesz w życiu. Tak, chujowo trochę. Ciężkie to życie, co? Gantok Music, ciężkie życie. Ciężkie życie tylko z Gantok. Gantok Music to jest ciężar życia. Wiesz co chodzi? Tak się wozi. Siema mordeczki, o tutaj cała ekipa warszawska nasza. Przypadkowe spotkanie. Rap na blad. Siema. Rap na blad. Rap na blad. Rap na blad. Nie zmierzaliśmy w tym samym kierunku. Nie zmierzaliśmy w tym samym kierunku. Tak przypadkowe spotkania są najlepsze. A tu jest nasz ten. Siema Pawełek. Elo, witam cię serdecznie. Pawełku, jak tam koszulki idą? Sprzedało się dobrze? A sprzedało się, chyba z 35, coś takiego. Cześć, witam cię Patryku. A zapomniał odpisać. Nie chciał oceniać. Tak, Łober, tyle fejmu już ma, że nie odpisuje Kałaszkowi, biednemu. Ale złapał go gdzieś, złapał go. Co tam Patryk u ciebie słychać? Czym przyjechałeś? Pueblosem. Kierowcą jeszcze nie. Pawełek dzisiaj nie pije, co? Jak to nie piję? Nie piję w ogóle. O, bardzo ładnie. Prawie, nie, ale yerba mate pijesz, to, pamiętam. Bardzo dobrą. A tu masz za koszuleczkę ładną, łoberze, z pelikanem. Zoology. Polecam. Fajny brand? Polecasz? Brand. Sędziłeś dzisiaj na bitwie, czy występujesz? Setujesz, wow. To ciężko będzie. Chciałem ponawijać. Tak, a długo nie nawijałeś w sumie. No w Legnicy ostatnio, nie?
Nie! Nie lubisz mnie? Dlaczego? No bo Boże, no przecież... Ja się nie czuję przed kamerą dobrze. Nie a czemu? Jest sławny, tak. Ale musisz się nauczyć, bo to twoja przyszłość, chyba, nie? Żartuję. No w Legnicy ostatnio mówiłem. A jak tam, teraz pracujesz bardziej rapowo, czy jeszcze pracujesz? No tak, no już coś tam pracuję jeszcze, ale no już staram się. Pamiętam, ostatnio jak gadaliśmy, to chyba pracowałeś jako kelner jeszcze, nie? Nie, już 2 lata nie pracuję jako kelner. Ale wtedy to byliśmy na kręglach, pamiętasz, z Filipkiem? No to było 2 lata temu, to Jezus mogło być. Maria, no, to już ma czasu w sumie. To już ma czasu. A dzisiaj jest stresowany trochę, czy jest foremka? Nie wiem, tak, żeśmy się nawijali w fałdzie. Nie ludzie? Ponawijać, bez spiny? No. Bez spiny, kompletnie. Mam nadzieję, że ci ładnie pójdzie. Ja też. Piąteczka w overbiku. Dziękuję ci. Co tam panowie? Przyjechaliście też. Cześć, Olek jestem w ogóle. Cześć, mordo. Przyjechałeś gdzieś z Pueblosem? Tak, przyjechałem z Pueblosem. Przyjechał Pueblos. Przyjechałeś tam tutaj fajnych chłopaków, widzę takich. Podobają mi się ci chłopacy twoi dzisiaj, fajnie naprawdę. Jeszcze raz wyglądam lepiej na kamerze niż w rzeczywistości. Naprawdę? Co ty pierdolisz? Fajna opcja z tej kamerze, nie? Że można widzieć. W ogóle dziewczyny z autobusu nam czytały dzisiaj po Zdolagantach Music, wiesz? No, byliśmy tutaj w jakimś skłocie, w jakimś opuszczonym budynku, fajnie też było, no tutaj taka... Pokazywałem mu rodzinę stronę. Pokazywał mi swój dom, takie bany. Co tam, Wiktor, słuchajcie ciebie? Nic, Cerber zamulał całą podróż i pierdolił grę słownych. Ja go mam w polecanych na kanale, sprawdzajcie kanał Watusie, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Wacek, wpisujcie Wacek, freestyle, będzie. Wpisujcie swojego Wacka. A ty swojego Wacka bijałeś ostatnio? Swoje gębie. Jak śmiesznie.